Cześć, ja jestem Lola i dzisiaj zapraszam Was na recenzję Malibu Płonie. To jest powieść przedstawiana jako całkowity bestseller, jedna z lepszych powieści autorki i szczerze powiem, że ja miałam już styczność z tą autorką. Czytałam jako pierwszą moją książkę od niej, czytałam Siedmiu Mężów Evelyn Hugo i było niesamowite i wzbudziło we mnie naprawdę ogromne emocje. Popłakałam się pod koniec, więc to też zachęciło mnie, żeby sięgnąć po następną książkę. A o czym jest Malibu Płonie? Teoretycznie tytuł mówi sam za siebie. Jesteśmy w Malibu, tam się dzieje główna akcja. Mamy wyciągnięty na tapet rodzeństwo Riva. Jest ich czwórka. Ich ojcem jest sławny Mick Riva, piosenkarz, który wybił się w Hollywood bodaj w latach 60. z tego, co tutaj zostaje nam przedstawione. Teoretycznie akcja dzieje się w 1983 roku, ale tak naprawdę skacze między latami 50. a właśnie 83. W międzyczasie poznajemy całą rodzinę młodego Micka Rivę, który zakochuje się w June, swojej pierwszej żonie, no a później zostaje nam przedstawione rodzeństwo Riva, czyli dzieci. I słuchajcie, szczerze mówiąc, powiem tak, ta książka nie wciąga od pierwszej strony i nie spodziewałam się tego, tym bardziej, że czytając Siedmiu Mężów Evelyn Hugo również nie byłam wciągnięta od pierwszego zdania, od pierwszej strony, od pierwszego rozdziału. Szczerze mówiąc, tutaj bardzo długo zajęło mi wejście w ogóle w treść, wbicie się w to, wciągnięcie jakiekolwiek, bo zaczęłam się interesować tym, co dzieje się w tej fabule dopiero około setnej strony, 150, jakoś tak. No to jest, słuchajcie, 1/3 książki, bez przesady. Dosyć sporo. No, ale okej, niech będzie. Nie podoba mi się też sam wstęp. Pierwsza wstawka, bo nie ma tutaj mowy o rozdziałach. Rozdziały tak właściwie nie istnieją. Mamy tylko różne pory dnia właśnie w tego jednego dnia sierpnia 1983. No i całą akcję od lat 50. do obecnych i to jest jedyna podziałka, jaka tutaj występuje na właśnie tę retrospekcję, tą przeszłość, no i to, co się dzieje aktualnie w teraźniejszości. Ale na samym początku mamy informację wyciągniętą prawie z Wikipedii, dlaczego Malibu w ogóle płonie, dlaczego tam są pożary, jaki panuje tam klimat, co się tam dzieje, dlaczego cały czas, co roku Kalifornia stoi w płomieniach. I to nie jest zachęcający początek. To jest coś, co mogę przeczytać jako ciekawostkę. To jest coś, co może pojawić się w trzech zdaniach gdzieś w treści. I to tyle tak na dobrą sprawę, a mamy tutaj całe dwie strony na ten temat. I mogę nawet powiedzieć, że w pewnych okolicznościach byłoby to nawet odpychające. Także nie wciągnęło od razu. Ja czekałam, aż ta treść się rozkręci, bo wiedziałam, że się rozkręci w pewnym momencie. Ale nie rozkręciła się na tyle dobrze, żeby całkiem mnie porwać. Ja nie miałam momentu w tej książce, w którym nie mogłam jej odłożyć, w którym musiałam ją odłożyć, bo trzeba było zrobić coś innego i nie mogłam się doczekać, aż do niej wrócę. Nie równie dobrze, gdybym ją odłożyła i zaczęła czytać coś innego, to szybko bym o niej zapomniała. Ale to nie tak, że nie wywołała absolutnie żadnych emocji, bo emocje się pojawiły jak najbardziej, zwłaszcza w stosunku do June Rivy, czyli pierwszej żony Micka Rivy. Nienawidzę jej postaci, szczerze nienawidzę jej postaci. Ale zanim przejdę do powodów, które znajdą się w wątku spoilerowym, chciałabym omówić właśnie postacie, które tutaj się znajdują, bo one nie są jakieś ultra ciekawe, ale nie są takie same. Nie są ultra papierowe, ale raczej szybko o nich zapomnę. Nina, która jest najstarsza, którą mam wymienioną również na blerbie, wydaje mi się kimś z potencjałem i szczerze mówiąc, patrząc od samego początku na jej historię, bardzo się bałam, że skończy się ona nie w taki sposób, w jaki powinna. Szczęśliwie zaskoczyłam samą siebie na sam koniec i było super. Co do reszty rodzeństwa, Kit i najmłodsza z nich jest
buntowniczką, taką klasyczną, taką najmłodszą siostrą, która w sumie ma cięty język i tyle. Oczywiście nie mówię, że nie ma zainteresowań, bo zainteresowania rodzeństwa jak najbardziej są tutaj podkreślone, ale tak właściwie... Aha, i jeszcze bracia Jay i Had. Oni, Jay zajmuje się surfingiem zawodowo, a Had jest fotografem. I powiem w ten sposób, to jest coś, co ja przeczytałam w jednej z opinii na Lubimy Czytać bodaj. Ktoś napisał, że jest to opowieść o rodzeństwie, które raczej pójdzie surfować niż pójdzie na terapię. Albo to było na Goodreadsie jakoś tak. W każdym razie to jest coś, co bardzo dobrze określa to rodzeństwo, bo oni mało ze sobą rozmawiają, tak na dobrą sprawę. I gdyby odpowiednia komunikacja została tutaj wdrożona, myślę, że wyglądałoby to zupełnie inaczej. Oni zupełnie inaczej przeżywaliby swoje emocje i swoje wybory życiowe przy okazji. Ale przejdźmy na chwilę do tego segmentu spoilerowego, bo chciałam ponarzekać i troszeczkę się pozłościć. Spoilery skończą się w tym momencie filmu. Jun Riva. Okej, mamy przedstawioną na sam początek nastolatkę. Tak na dobrą sprawę. Młodą laskę, która poznaje spoko, przystojnego faceta, który ma ambicje, który chce zaistnieć, ale który nie jest ultra bogaty, więc okej. Tylko, że później, kiedy już staje się bogaty, sławny i w ogóle, i kiedy ją zdradza po raz milionowy, ona po raz milionowy mówi mu: to jest w porządku, nie przejmuj się, ja zawsze będę cię kochać, pad po pleckach, witaj z powrotem w domu. I nieważne, co Mick zrobi, co Mick powie, cokolwiek się wydarzy, ona zawsze będzie: tak, kocham cię i to jest najważniejsze, więc nieważne, jak mnie skrzywdziłeś, nieważne, co zrobiłeś, możesz wrócić i ja będę szczęśliwa. Serio? Serio? To jest najbardziej naiwna i najgłupsza kreacja postaci, jaką można stworzyć. To jest najgorszy typ człowieka, tak na dobrą sprawę, bo tacy ludzie istnieją, słuchajcie. Nie powiedziałam, że ona jest najgorszą kreacją ze względu na to, że została źle wykreowana, tylko właśnie w związku z tym, że tacy ludzie istnieją i tacy ludzie naprawdę funkcjonują w ten sposób. To jest przerażające i... osobiście uważam, że tak, to jest najgorszy typ człowieka, taki, który przyjmuje i akceptuje absolutnie wszystko, bo tak jest łatwiej. I tak odbieram Jun, że jest naiwna, głupia i akceptuje wszystko, bo tak jest łatwiej. Okej, kocha swoje dzieci, wychowuje je, co prawda w międzyczasie zostaje alkoholiczką i przez to też ginie, no ale nieważne. W każdym razie nie lubię jej i to... to była moja pierwsza taka czysta, wyklarowana myśl po skończeniu tej książki, że nienawidzę Jun Rivy. I w życiu nie chciałabym ani się stać taką osobą, ani za bardzo takiej osoby znać, szczerze mówiąc. No ale to wszystko ze spoilerów tak naprawdę, bo tylko o tym chciałam ponarzekać. Także wracając, książka jest w porządku. Fabuła jest całkiem okej, okay. Ona nie płynie jakoś ultra gładko, chociaż przejścia między retrospekcją a teraźniejszością są okej, okay. Nie mamy ogromnego dysonansu, ogromnego rozrzutu pomiędzy nim, jakkolwiek to określić. Przyjemnie się to czyta. Tak jak wspomniałam, mnie nie porwała w ogóle, ale styl jest leciutki i bardzo ładny, więc... no nie mam wiele do zarzucenia tej książce tak na dobrą sprawę, tylko tyle, że nie mogłam się w nią wbić, nie mogłam się w nią wciągnąć i szkoda, bo fajnie by było. Fajnie byłoby też poruszyć temat trochę bardziej, bo mam wrażenie, że skupiliśmy się bardzo mocno na przeszłości, a to, co wiązało się z teraźniejszością, z tym 83, zostało trochę dziwnie zrobione. W sensie mamy przedstawione to dorosłe rodzeństwo Riva, okej. Okay. Wszystko jest fajnie, i historie są okej. Okay. Nie podobają mi się wstawki takie totalnie randomowe, takich ludzi, którzy tak naprawdę nic nie wnoszą do tej fabuły, którzy kilka stron ich myśli, ich dylematów, ich problemów zostaje przekazane tylko po to, żeby później powiedzieć o nich jedno zdanie,
które nie ma za bardzo nawet wpływu na to, co się dzieje z głównymi bohaterami. Także to było średnie. Generalnie oceniłabym tę książkę na 6 na 10, po prostu bez szału. Spodziewałam się czegoś lepszego, zwłaszcza właśnie po Siedmiu mężach Evelyn Hugo, przy których ryczałam po prostu na sam koniec, siedziałam, łzy mi same leciały przez pół godziny. Nic się z tym nie dało zrobić. Tutaj jedyne co to złość na jedną postać, to też nie jakaś długo trwała. I to tyle z takich większych emocji. Także generalnie polecam. Myślę, że warto się zapoznać, warto przeczytać, zobaczyć w jakim stylu Taylor Jenkins Reid pisze, jak ona przedstawia nam te obyczajówki, które można by zawrzeć tak na dobrą sprawę w krótkim eseju, w krótkim opowiadaniu, a jednak potrafi je rozłożyć na dłuższą opowieść. Także generalnie spoko, bez szału i tyle. Także zostaję przy 6 na 10. Mam nadzieję, że będę ją pamiętać trochę dłużej niż mi się wydaje, że będę, bo tak, no fajnie by było. No i w sumie to tyle na dzisiaj, tyle mam do powiedzenia na temat tej książki. Jeżeli czytaliście już Malibu Płonie, to koniecznie dajcie znać, co wy na ten temat myślicie, czy się ze mną zgadzacie, czy nie, bo tak też może być. A my widzimy się następnym razem. Pa!